Witam serdecznie. Dawno na kanale nie było żadnej prezentacji, a kto śledzi kanał mój, to wie, że czasami takie się zdarzają. I nawet był już produkt od Dotery na tym kanale, taki dyfuzor, kiedyś zaprezentowany, a teraz jest znów szczególna okazja, by przyjrzeć się kolejnemu produktowi. Jest to dyfuzor ultradźwiękowy właśnie marki Dotera, który można zakupić w naszej firmie, a jest to oferta ograniczona czasowo, więc oferta specjalna tego typu nie będzie wiecznie dostępna, ale póki co można by po prostu nabyć to urządzenie. Spróbujemy go w związku z tym napełnić wodą, spróbujemy użyć, zobaczymy jakie ma funkcje. Będę też chciał zwrócić uwagę na dwie takie szczególne funkcje, które odróżniają ten dyfuzor od innych marki Dotera i być może też powiedzieć o pewnej jego cesze, która dla niektórych osób może być wadą tego dyfuzora, aby przed zakupem też zastanowić się, czy faktycznie go chcecie. Ale szczególnie zwracają na siebie uwagę dwie cechy, które chyba są unikalne, jeśli chodzi o dyfuzory tej marki. Napełniamy w takim razie. Mam tutaj miarkę, 150 ml przygotowałem wody. Spróbujemy go napełnić. Wlewamy to 150 ml, zobaczymy ile nam zostanie w tej miarce. Jak wiemy, dyfuzory Dotera nie lubią, żeby ich przelewać, więc naleję tak, żeby wykorzystać w pełni komorę, tutaj przewidzianą na wodę, ale żeby go nie przelać. O, jeszcze troszeczkę, jest równiutko pod tutaj kreską max. Tam jest taki ząbek, pisze słowo max i właśnie tyle nalałem. Zostało tyle. Tak więc widać z tego, że dyfuzor ma pojemność mniej więcej 140 ml wody. Tyle mieści się. Dam parę kropel, tutaj mam akurat olejek AirX i zaczniemy go używać. Zobaczymy, jak to działa. Nakładam szklaną kopułę na niego. Cała podstawa jest ceramiczna, piękne logo Dotera i właśnie tu chciałbym wspomnieć o może pewnej cesze tego dyfuzora, dla niektórych osób będzie to może jego wadą. Otóż szkło, ceramika, gdyby spadło mi tutaj na podłogę, wówczas może się zdarzyć, że się po prostu rozbije i urządzenie będzie bezużyteczne od tego momentu, ponieważ ciężko o części zamienne do tego typu rzeczy. Dotera raczej, z tego co zauważyłem, nie ma w swoim asortymencie takich właśnie akcesoriów do naprawy dyfuzorów. Ale włączamy. Już działa pięknie, mgiełka się unosi, zaczynam ją wyczuwać, świetny zapach, AirX w końcu. Ale teraz spróbujemy przyjrzeć się właśnie temu pilotowi, ponieważ on jest szczególny, jeśli chodzi o dyfuzory. Jest umiejscowiony, jak widzicie, na kablu. Otóż mamy tu kilka funkcji związanych z włączeniem go i z światłem. Włączamy dyfuzor, naciskając ten przycisk, powiedzmy dolny. On teraz został wyłączony, ale włączę go i w tym momencie zaświeciła się dioda tutaj on. To oznacza, dyfuzor będzie pracował do momentu, aż wyczerpie się cały płyn właśnie z kapsuły. Przechodzimy dalej. 2 godziny dioda zaświeciła się, to oznacza, że po 2 godzinach, bez względu na to, czy ciecz w środku będzie, on wyłączy się. Włączam na 5 godzin, będzie działał 5 godzin i wówczas, jeżeli wystarczy mu właśnie cieczy wewnątrz, to będzie właśnie tyle produkował mgiełkę.
Włączam jeszcze kolejny raz. Dioda tutaj zmieniła swoją pozycję na ten taki ikonkę cyklu przerywanego. Oznacza to, że dyfuzor jest gotowy do działania przez 10 godzin w cyklu 5 minut włączony, 5 minut wyłączony. Efekt jest taki, że ta ilość cieczy, która w nim jest wlana, jeżeli daliśmy ją na maks, to wówczas będzie to trwało taki cykl przerywany 10 godzin. Ale jest jeszcze drugi przycisk związany z światłem. Włączam i zauważyliście, że świecił, teraz migocze. Jest to efekt świecy. I to jest właśnie funkcja, która chyba jest nowością, jeśli chodzi o dyfuzory, dotery. Takiego czegoś nie kojarzę, żeby w którymś było. Jeżeli jest, to napiszcie o tym w komentarzu, który dyfuzor również oferuje właśnie takie światło w formie świecy migającej. Tutaj wyłączę, mgiełka nadal powstaje, natomiast światła nie ma w ogóle. Włączam raz, kolejny i mamy do czynienia z światłem ciągłym, takim mocnym. Gdy włączę, przygasło. Trzecie to właśnie efekt świecy i kolejne to wyłączenie. To, że włączanie światła i załączanie dyfuzora jest na kablu, który jest w oplocie, jest to bardzo mocne, przez to trwałe takie rozwiązanie. Jest też ciekawym z tego względu, że nie ma szans za bardzo tych przycisków zamoczyć. Kto używał Petala, to zna jego taką przypadłość, że gdy te przyciski, które w Petalu są tutaj w tym miejscu umiejscowione na obudowie, zamoczy się, to dyfuzor nie działa w ogóle albo po prostu jakoś dziwnie. Trzeba go wysuszyć albo wręcz nawet od takiego zamoczenia przycisków się psuje ten dyfuzor. Tutaj podczas mycia, czyszczenia, napełniania go wodą nie ma takiej opcji, żeby przyciski zamoczyć, ponieważ są one w formie pilota na kablu. To jest niewątpliwą zaletą tego dyfuzora. Zaletą jest też to światło, które już zaprezentowałem, a które ma symulować świecę. Ale tak jak wspomniałem na początku, jest też swego rodzaju, no nie można mówić, że to jest wada, ale cecha, która może powodować, że będzie to produkt nie dla każdego. To, że kopuła jest szklana, że podstawa jest ceramiczna, to powoduje, iż on jest narażony na to, że może się rozbić. Przy nieuważnym jakimś pociągnięciu kabla albo w sytuacji, gdy go przenosimy, ktoś by go upuścił, wówczas duże prawdopodobieństwo, że coś pęknie, coś się ukruszy, coś całkowicie zniszczy. Trzeba uważać. Ale przyznacie, że sam dyfuzor jest niezły, jest wręcz piękny. Dobrze działa, dobrze wypełnia mgiełką to pomieszczenie, tutaj około 20 paru metrów kwadratowych. Jest bardzo efektywny. Kabel, na którym jest pilot, jest wypinany oczywiście z tego urządzenia, więc całość tych przełączników z kablem można wypiąć, gdy zachodzi taka potrzeba, by go przenieść. Spróbujmy jeszcze przyjrzeć się jego wymiarom. Jest to dosyć zgrabne urządzenie, takie wielkości Petala. Mam tutaj linijkę, być może to do końca nie będzie widoczne na skali, ale tu jest 12,5 cm wysokości. Natomiast co do średnicy tego urządzenia, to ono ma po prostu 14,5 cm mniej więcej, bo to wiadomo nie jest może tak aż bardzo istotne, ale załóżmy, że 14 cm średnicy i 12,5 cm wysokości. Także jeżeli produkt Wam się podoba, śpieszcie do sklepu Dotery. Możecie również zamówić go u nas w firmie, również z fakturą. Zapraszam do tego, by sprawdzić właśnie tą ofertę.
Nie jest tani, ale jest taka ciekawa promocja w tym momencie, że dostaje się olejek gratis Hygge, który rekompensuje trochę no dosyć wysoką cenę, bo tam w detalu powyżej 100 euro. Zapraszam.